To niedziela wielkanocna w Telewizji Republika. Na koniec naszego programu zmieniliśmy nieco miejsce. A dlaczego? To miejsce wyjątkowe, ponieważ gość równie wyjątkowy. Naszym gościem jest pani Małgorzata Wasserman. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Witam. A pretekstem do spotkania jest wspomnienie pani taty Zbigniewa Wassermana, który zginął tragicznie w Smoleńsku w 2010 roku. To była oktawa świąt Wielkiej Nocy. Czy pani pamięta tamte święta sprzed 7 lat? Pamiętam tamte święta bardzo dobrze. Pamiętam przygotowania do tych świąt, pamiętam Wielką Sobotę, Wielką Niedzielę, pamiętam dom bardzo pełen gości, bo to był również okres imienin mojego taty. Pamiętam, że było bardzo wesoło, pamiętam również rozmowę na temat wyjazdu do Katynia, do Smoleńska. Pamiętam, jak jeden z gości pytał, czy jest jakakolwiek możliwość dostania się na pokład tego samolotu, bo chodziło o to, że to był człowiek, który po prostu miał pewną, był chory, mówiąc wprost, i nie bardzo mógł pojechać pociągiem, i tata, który wtedy jeszcze nie wiedział, że zwolni się to miejsce i będzie mógł lecieć, mówił, że jest tak bardzo wielu chętnych, że jest to praktycznie niemożliwe i nie ma na co liczyć. Czyli przygotowania do świąt, święta jako okazja rodzinna, ale te tematy państwowe, tematy publiczne też tam się pojawiały. Pojawiały się, to była rzeczywiście, no, to była ważna kwestia, ta wizyta, mówiło się o tym, każdy tam chciał być, no to była wielka sprawa. Do tego jeszcze z prezydentem Lechem Kaczyńskim, wielkim autorytetem dla środowiska, w którym ja się obracam, dla mojej rodziny. To były piękne ostatnie święta. A czy pamięta pani jakieś ostatnie zdanie? Bo często tak jest. My nie mamy świadomości, że widzimy się z kimś po raz ostatni i nagle to, co wydałoby się powszednie, zapada w pamięć i dźwięczy. Jakieś ostatnie zdanie? Nasze ostatnie spotkanie było w domu, bo no, ja mieszkałam osobno, więc tata po świętach następnego dnia jechał już do Warszawy. A wtedy był uczestnikiem komisji śledczej, właśnie ta komisja śledcza rozpoczynała pracę zaraz bezpośrednio po świętach. Natomiast ja jechałam do siebie do domu, minęliśmy się na schodach. Oczywiście rozmawialiśmy później jeszcze w ciągu tygodnia przez telefon. I chyba to, co utkwiło mi w pamięci, to fakt, że dzwonił do mnie do kancelarii i prosił, żebym zwolniła jedną z osób, aby pojechała do domu, odszukała paszport dyplomatyczny i przysłała go pociągiem, bo właśnie dowiedział się, że jest taka możliwość, że będzie mógł lecieć do Smoleńska, tylko potrzebuje w tym celu ten paszport. Pamiętam, że się nawet złościłam, że, bo to nie był pierwszy raz i to nie było rzadkie, że wyciąga mi ludzi z pracy. No i rzeczywiście tak się stało i ten paszport został wysłany pociągiem do Warszawy. A myślała pani o tym, kim byłby teraz tata, gdyby nie zdarzyła się ta katastrofa? No myślę, że dzisiaj, gdyby ta katastrofa się nie wydarzyła, to pewnie byłby przy boku Jarosława Kaczyńskiego i pełnił taką funkcję, jaka byłaby mu wyznaczona zgodnie z jego umiejętnościami i kompetencjami i jakby z tym, jak na ile byłoby to uznane, że jest to potrzebne. Myślę, że to jest oczywiste, że to nie ja byłabym tutaj na wiejskiej w parlamencie, tylko on. Ale jest pani, czy ma pani takie poczucie, że pani kontynuuje misję taty? Znaczy my jesteśmy podobni w wielu aspektach. No, obydwoje ukończyliśmy te same studia, to była dla nas pasja. Mieliśmy bardzo podobne zainteresowania, na przykład sportem zainteresował i jakby zaraził mnie mój tata, bo on odpoczywał tylko w zasadzie w sposób aktywny. To on najpierw chodził na siłownię, jak mieszkaliśmy bardziej w centrum, chodził na siłownię taką, pamiętam, przy Akademii Rolniczej. Był taki moment, kiedy chodził codziennie, no później troszkę musiał to tempo, bym powiedziała, rozluźnić. Później, zdając sobie sprawę z tego, że mieszkamy dalej od centrum, zrobił sobie siłownię w piwnicy. Ja na to od dziecka patrzyłam, ponieważ ja z dzieciństwa mam takie obrazy i nie tylko obrazy, bo ja pamiętam to również doskonale, jak ja i moje rodzeństwo siedzieliśmy tacie na nogach, a on ćwiczył brzuszki.
I to było wcale nierzadkie. Pamiętam magnetofon Grunding, nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki. Pamiętam tą muzykę, która szła, pamiętam te ciężary, do dzisiaj zresztą... Bo tata do muzyki ćwiczył. Tak, oczywiście, do muzyki to były ciężary. Ale czy pamięta Pani, jaka to była muzyka? Pamiętam. W tamtych latach, jaką się pasjonował. Ale pamiętam, tata. No pamiętam, na pewno pamiętam Perfect, Budkę Soufflera, na pewno pamiętam Pink Floyd, no mało ja te kasety nawet do dzisiaj wszystkie mam. Moja siostrzenica pytała mnie, co to jest, więc ja jej odpowiadam, że to są kasety, a na przykład to jest Walkman, ona nie wie, o czym ja mówię. Także pamiętam, bardzo dobrze to pamiętam. Pamiętam również, jak tata zabierał nas w góry. Nie da się ukryć, że przy pewnym naszym oporze, ponieważ to z nim nie były wycieczki, bym powiedziała, takie krajoznawcze, tylko to były no, wielogodzinne, ciężkie wyprawy. Aczkolwiek jako dziewczynek mnie i mojej siostry na przykład nie zabrał nigdy na taką wyprawę, jak on zabrał mojego kuzyna, który wrócił po 12 godzinach w takim stanie, że wszyscy się bali, co będzie dalej. No, tata miał bardzo dobrą kondycję i no, ciężko było mu dorównać i nadążyć za nim. Ale czy swoje córki traktował jak księżniczki? Bo ja widziałam takie zdjęcie pani na takim leżaczku, hamaczku, a tata nad panią. Różnie, dlatego że oczywiście, że rodzice bardzo nas kochają i kochali i tata to, i okazywali nam to, ale też oczywiście od nas również wymagali. Tata był, bym powiedziała, bardziej wymagający i mniej tolerancyjny. No mama jest i była, oprócz tego, że jest naszą mamą, naszą najlepszą przyjaciółką i z mamą można wszystko, no muszę przyznać też uczciwie, że nasza mama na przykład zawsze uczestniczy i uczestniczyła w imprezach, więc mimo różnicy pokoleniowej myślę, że dobrze się bawi. Nie było obciachu na pewno. Nie było. Wspomniała Pani, że tata był osobą wymagającą, ale czy pamięta Pani też czas wspólnej zabawy z tatą? Pamiętam, że naszą ulubioną zabawą była gra w rzece Rabie w piłkę, bo ponieważ my bardzo oczywiście lubiliśmy wszyscy wodę, no jako dzieci to w ogóle żeśmy z tej wody nie chcieli wyjść. I pamiętam właśnie jak graliśmy w piłkę, w badmintona, pamiętam ogniska, no bo oczywiście to była wielka atrakcja, jak przyjeżdżał tata. Dlaczego przyjeżdżał? No bo my żeśmy byli na przykład wiele tygodni tam na wsi w czasie wakacji, no a tata miał na przykład 2 tygodnie urlopu, a ponadto przyjeżdżał w piątek i wyjeżdżał w poniedziałek rano albo w niedzielę. No więc wszyscy oczekiwali, bo było wiadomo, co się zacznie. Ognisko, kiełbasa i te śpiewy, ale te ogniska nie wyglądały tak, jak teraz wyglądają grille. To było oczywiście najpierw zbieranie patyków, budowanie tego ogniska, no zdobywanie kiełbasy, ziemniaków, no w każdym razie było to wszystko bardzo, bym powiedziała, takie dla nas atrakcyjne, że no właśnie, że to wszystko robimy i robimy to z tatą, jeszcze tam przyjeżdżali inni członkowie rodziny, bo mamy dość dużą rodzinę. Bardzo mile to wspominam, to było fantastyczne. Mnie jakoś tak zawsze ciągnie w stronę polityki, no i pytanie, czy przy takich ogniskach, czy w ogóle w dzieciństwie pojawiał się ten temat tej rzeczywistości, czy byli Państwo odcięci zupełnie od, nie, to znaczy, od tego, co się dzieje w kraju? Nie, to znaczy jako dzieci nie były przy nas poruszane trudne tematy. To ani polityka, ani kwestia pracy. Jeżeli chodzi o takie na przykład momenty, kiedy ja orientowałam się, że coś się złego dzieje, to był taki moment, to był zaraz chyba rok 90 albo 91, mówię to z perspektywy czasu, bo oczywiście nie pamiętam tak dobrze tego ówcześnie. Pamiętam, że mama była bardzo nerwowa i ja się później dowiedziałam, o co chodziło. Mianowicie tata dostał sprawę tak zwanej mafii krakowskiej. To były te początki tych zorganizowanych grup przestępczych, które były bardzo brutalne. I za każdym razem, jak wracał do domu, później spóźniał się, no to mama się bardzo denerwowała, że coś się mogło wydarzyć. A osobiście byłam świadkiem, jak jedna z osób no, przy mnie szedł ze mną, groziła mu nożem jako prokuratorowi, że za to, co robi, spotka go odpowiednia, że tak powiem, kara. To były takie pojedyncze momenty. Później była kwestia, no oczywiście polityka się wdzierała, ale to już było, jak byliśmy starsi. Natomiast rodzice bardzo dbali o to, żebyśmy mieli takie normalne, szczęśliwe dzieciństwo. Takie zupełnie normalne, każda inna rodzina, oczywiście bardzo małe mieszkanie w bloku, codzienne problemy,
No, ale zawsze było bardzo ciepło i czuło się tą takie wzajemne wsparcie i miłość. I to chyba to jest takie coś, co najlepiej pamiętam z własnego domu i czas. Przede wszystkim rodzice mieli dla nas dużo więcej czasu. To było naturalne, że niedziela i sobota jest dla rodziny. Pamiętam wyprawy z ojcem, na przykład jak jechaliśmy zdobyć karpia na święta. Pamiętam, jak jechałam ja, mój tata i jego brat, wyjeżdżaliśmy wieczorem, no i zaczynało się polowanie, gdzie będzie ten karp, żeby można było go kupić. To też pamiętam. Ten pływał w wannie później? Oczywiście, ten okres też żeśmy przerabiali, jak karp pływał w wannie. A czy tata miał jakieś swoje potrawy, za które był odpowiedzialny? No, za większość. Za większość był odpowiedzialny. Czyli świetnie czuł się w kuchni. Bardzo dobrze czuł się w kuchni. My żeśmy obydwoje z tatą bardzo robili sałatkę jarzynową. Tata oczywiście ją robił bardzo dobrze, bardzo drobno, bym powiedziała, i sprawnie kroił. No, wszystko potrafił. Znaczy, nie piekł ciast, to jest fakt. Natomiast jeżeli chodzi o mięsa wszelakie, no to robił je po prostu fantastycznie. Fasolkę, znaczy to akurat może nie była potrawa świąteczna, ale no fantastycznie robił fasolkę po bretońsku, gołąbki, no lubił też takie typowo męskie potrawy, więc on je po prostu bardzo lubił jeść, dlatego je robił. A proszę powiedzieć, widziała Pani różnicę, jakim był dziadkiem, a jakim był ojcem? No, dziadkiem był takim, że dzieci w zasadzie skakały po nim, bym powiedziała, w pełnej krasie i robiły z nim absolutnie co chciały. To znaczy, tutaj nie zauważyłam, żeby był wymagający, nie spostrzegłam tego, wręcz przeciwnie. Pamiętam też taki moment, kiedy dostał od kogoś taki piękny zegarek, no, chyba na imieniny czy na urodziny, i bardzo on mu się podobał. No i my żeśmy się oczywiście do niego nie zbliżali. I ta starsza wzięła go do ręki, no i skończyło wnuczka. Się... Tak, wzięła, ta starsza wnuczka wzięła go do ręki, skończyło się tym, że rozbiła go o podłogę. Myślę, że no widać było tylko, że tak mu się wyraz twarzy zmienił, powiedział, żeby się nie martwiła, bo nic się nie stało. Ja wiem, co by powiedział, gdybym to ja zrobiła. Dominika pytała o kontynuację dzieła pani taty. Ja zapytam o coś innego, może pokrewnego. Czy są jakieś cechy, które przejęła pani od taty w działalności politycznej? Czy czegoś się nauczyła na przykład pani od niego? To znaczy, nauczyłam się bardzo dużo. No jeszcze więcej nauczyłam się oczywiście będąc tutaj już osobiście. Natomiast ja wiedziałam, że bycie posłem to jest bardzo ciężka i niewdzięczna praca. W związku z powyższym powiem uczciwie, że to nie jest tak, że ja przyjęłam propozycję szybko, od razu i bym powiedziała, że bardzo byłam, jakby bardzo tego chciałam. Ja to uznałam jako ten moment, kiedy należy to zrobić, jako obowiązek, tym bardziej, że ja wychodziłam z bardzo poukładanej, stabilnej sytuacji, bym powiedziała, życiowo-zawodowej, przychodząc tutaj do pracy, ale ponieważ widziałam naprawdę, jak wygląda praca, choćby w komisjach śledczych, a tata albo był w komisji śledczej, albo był ministrem, w związku z pierwszym ta praca przez te wszystkie lata, kiedy był w parlamencie, ona była właśnie praktycznie przez 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora. I stąd też takie moje zestawienie, gdzie ja powiedziałam, że pamiętam, że z okresu przedparlamentarnego, to pamiętam, że rodzice mieli, ja to nazwałam, bardzo dużo dla nas czasu, mimo że nas była trójka i przecież wiadomo, że trzeba było z nami robić lekcje, nie wiem, chodzić na rower, zakupy i tak dalej. Natomiast to jednak nigdy w żaden sposób praca na pełny etat nie pochłaniała tyle czasu, ile pochłania praca w parlamencie. To jest bardzo ciężka praca, tym bardziej, że tutaj bym powiedziała tak, że człowiek musi być odporny na krytykę, powinien być, ale ta krytyka nie zawsze jest, bym powiedziała, rzeczowa, często jest. A czy tata kiedyś sugerował pani jakąś karierę polityczną? Wróżył? Nie, to w ogóle nie było, dopóki tata żył, to w ogóle nie było takim, w ogóle nikomu to do głowy nie przychodziło. Ja wybrałam sobie już samodzielnie szkołę średnią, nawet nie mówiąc o tym, co było dalej, co dalej. Ja tylko pamiętam, jak powiedziałam, że chciałabym zdawać na prawo, to powiedział mi, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że będziesz musiała mieć do czynienia z przestępcami. A ja powiedziałam tak, że zdaję sobie z tego sprawę. I czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest ciężki zawód? Ja powiedziałam, że tak, no to proszę bardzo.
Mój brat jest prawnikiem, natomiast moja siostra między innymi jest po germanistyce. Tak, każdy z nas takie zainteresowanie, jakie miał, taką szkołę wybierał, każdy z nas kończył inną szkołę, zarówno średnią, jak i później studia. Bo tak to często jest, że rodzice przestrzegają swoje pociechy przed swoją drogą. Uważają, że to jest rzecz, której dzieci nie powinny powtarzać, bo jest zbyt ciężka, zbyt stresująca, żeby sobie poszukały jakiegoś bardziej odpowiedniego zawodu. To jest różnie, prawda? Bo niektórzy, bo to też jeszcze jest kwestia taka, że ja byłam dziewczyną, a tata zdawał sobie sprawę z tego, że tutaj mogą być, ma się do czynienia nieraz z bardzo brutalnym światem. Nie zniechęcał pani? Nie, to była tylko jedna taka rozmowa, czy ja jestem tego świadoma i czy jestem przekonana, że tego chcę. I to w zasadzie to było tyle. Nie, ani nie zachęcał, ani nie zniechęcał. Po prostu szanowali rodzice nasze wybory. Tak jak moja siostra jako pierwszy kierunek chciała skończyć germanistykę, również szanowali to i nie ingerowali w to w żaden sposób. Ale na przykład pamiętam, czego się na przykład obawiałam zawsze, to było tak, że ja się bałam, żeby jakiś nauczyciel na przykład na mnie nie naskarżył, bo wiedziałam, że tata od razu z automatu podejdzie do tego w taki sposób, że pewnie żeśmy coś przeskrobały. Pewnie tak było, w większości tak oczywiście było, że to były słuszne, bym powiedziała, reprymendy. Na przykład, że nie miałam zadania, albo że zdarzyło mi się iść na wagary, albo cokolwiek innego. I pamiętam, że zawsze była taka myśl, żeby on się tylko nie dowiedział. Z perspektywy czasu to fantastyczna rola ojca. Są takie rodziny, gdzie szczególnie ci zapracowani ojcowie nie interesują się za bardzo, tam od święta się dowiadują, czasem nawet w której klasie jest dziecko. Natomiast mamy na co dzień, mamy tym wszystkim żyją. U nas w domu nie było jakiegoś podziału sztywnego, to znaczy w zależności od tego, kto gdzie pracował, ile miał czasu, jakie miał możliwości, to rodzice się wymieniali właśnie, bo mama też bardzo dobrze gotuje, to nie jest tak, że mama nie umiała gotować czy nie umie. Jak byliśmy mali, to na przykład wymieniali się, kto kiedy wstaje do dzieci, bo mój brat jest młodszy sporo, więc ja trochę tutaj w tym zakresie pamiętam kwestia, kto, nie wiem, zrobi śniadanie do szkoły, a kto zrobi zakupy, a kto zrobi obiad. Nie było czegoś takiego, żeby były jakieś obowiązki zastrzeżone tylko dla jednego rodzica, a dla drugiego nie. A czy żałuje pani czegoś, że nie zdążyła tacie powiedzieć lub nie zdążyła gdzieś z tatą pojechać? Mieliście takie wspólne? Nie, nie mam czegoś takiego, ale to się łączy jeszcze z moją wcześniejszą historią, kiedy zmarła moja babcia, a potem zmarł mój dziadek. I ja troszkę nie zdawałam sobie sprawy z tego, co się dzieje, to znaczy zwłaszcza jeżeli chodzi o dziadka. I miałam to poczucie, że poświęciłam mu za mało czasu. I wtedy sobie obiecałam, że już nigdy do tego nie dopuszczę. W związku z powyższym myślę, że nie dało się już chyba spędzić więcej czasu razem, niż my żeśmy spędzali. Mhm. Po śmierci pani ojca mówiła pani w tych pierwszych tygodniach, że czeka cały czas na telefon, że trudno nagle tak przyjąć to wszystko do wiadomości. Jak się pani czuje po tych 7 latach, bo już minęło bardzo dużo, a z drugiej strony to nie przysycha coś takiego? To znaczy to na pewno oczywiście sytuacja jest inna, bo ona musi, bo ona była inna po roku, po 2 latach, po 3, po 5 i po 7. Człowiek uczy się, prawda? Przywyka do tego, że wykonuje pewne czynności już bez tych osób, których nie ma. Ale to nie jest tak, że da się pewne osoby, ojca się da zastąpić. Nie da się własnego kochającego i będącego blisko ojca kimkolwiek zastąpić. Oczywiście każdy ma swoją inną rolę, prawda, życiową. I nasza rodzina jest duża i jakoś próbujemy iść do przodu i idziemy do przodu. Ale to jest tak, że te emocje są bardzo różne. To są emocje od tego, że powiem wprost, był taki moment, gdzie nie ma strachu. To znaczy na zasadzie takiej, że mogę powiedzieć, zrobić wszystko, bo nie zależy mi na tym, co będzie dalej, ale tutaj mam to na myśli w konkretnym kontekście. Ja nie tak, bym powiedziała, dość szybko zaczęłam zgłaszać pewne wątpliwości, zaczęłam krytykować rząd, stronę rosyjską, prokuraturę, wytykać te błędy.
I jak Państwo się spodziewacie, było ileś osób, które mi mówiło, żebym się zastanowiła, że co robię, że to może mieć konsekwencje. Natomiast, no po pierwsze, że to dotyczyło i dotyczy mojego taty i to jakby jest bez znaczenia. Po drugie, oczywiście, no człowiek ma takie myślenie, że niezależnie od tego, co będzie, to po prostu jest gotowy przyjąć, bym powiedziała, i zapłacić każdą cenę za to, żeby po prostu o tego ojca walczyć. Jeszcze jeden cytat, jeśli pozwoli pani. Jestem gotowa polecieć na Księżyc, by wyjaśnić tę katastrofę. Teraz od kilkunastu miesięcy pani rzuciła się na głęboką wodę wyjaśniania tej afery Amber Gold, ale tamta sprawa nie została gdzieś z boku? To znaczy, moja rola jest inna, dlatego że też jest inna prokuratura, bo proszę pamiętać, że ja jestem też nauczona zawodowo tego, że jak najmniej powinna przynajmniej do któregoś etapu włączać się strona w proces, dlatego że no, siłą rzeczy, zwłaszcza czym to jest świeższe, tym emocje są większe. Więc gdyby prokuratura działała w sposób standardowy, ja nawet nie mówię jakiś szczególny, standardowy, to myślę, że moja aktywność byłaby też zupełnie inna. Natomiast ponieważ tamta prokuratura uczestniczyła tak naprawdę no, w maskowaniu tego rzeczywistego przebiegu zdarzenia, więc my żeśmy wiedzieli, że niezależnie od emocji i od bólu musimy, że tak powiem, zajmować stanowisko, wypowiadać pewne rzeczy głośno. Dzisiaj w momencie, w którym ja widzę, że prokuratura pracuje w bardzo ciężkich warunkach, ale sprawnie, gdzie jest gwarancja w końcu pewnej niezależności, jeżeli chodzi o wynik badań. Mam tutaj na myśli te laboratoria, ten skład medyków sądowych, który jest fenomenalny. To są naprawdę ludzie najlepsi specjaliści z całego świata. To ja czuję, jakby bym powiedziała, większy spokój i dlatego spokojnie też oczekuję na wyniki. Aczkolwiek to nie znaczy, że się sprawą nie interesuje. No jeszcze dzisiaj, bym powiedziała, zasięgałam informacji o stanie postępowania. A proszę powiedzieć, pani pamięta ten moment, kiedy dowiedziała się o katastrofie. I było po chwili, była taka wiadomość, że 3 osoby przeżyły. Pani pewnie wierzyła, że w tej trójce na pewno tak, no wszyscy wierzyli, że w tej trójce są ich bliscy, tylko nas tej wiary szybko pozbawił ktoś z rodziny, gdzie powiedziałbym, żeśmy internetu nie włączyli, tylko telewizor i powiedział, że w internecie jest już lista po kolei, kogo znaleźli i chyba 7 był na tej liście, tata jako ciało, które odnaleźli, co powodowało, że ta nadzieja musiała bardzo szybko od nas odpłynąć. Nie bała się pani jechać do Moskwy? Bardzo się bałam. Ja sobie to wyobrażałam jako, bym powiedziała, taką czarną otchłań. Ja tylko taką czarną otchłań, tym bardziej, że ja jeszcze pamiętam cały czas to zdanie mojego taty, który mówił o tym, że on do Rosji nie pojedzie, bo z Rosji to on w metalowej puszce wróci. Tak mówił? Tak mówił, mówił to przy okazji tego, jak ja proponowałam, żebyśmy jeden z wakacji spędzili na Krymie. I dokładnie mi wtedy tak odpowiedział. Święta w każdym razie, wracamy do tematu świąt, które radośnie spędzamy w rodzinach, wspólnie całą szeroką rodziną u pani. Tak, tak. W te święta też już wiem, że będzie bardzo dużo rodziny. Chyba nas, jak się schodzimy, to jest około 25 osób. Już żeśmy rozplanowali, co kto kupi, co kto zrobi, kto co będzie piekł, gotował. Także staramy się. My wiemy, że tata by sobie tego życzył, żebyśmy się uśmiechali, jeżeli normalnie i tak staramy się robić. Dziękujemy bardzo w takim razie za tę rozmowę, za te cenne wspomnienia. Przypomnę, że naszym gościem była pani Małgorzata Wasserman i wspominaliśmy tatę. Dziękuję bardzo serdecznie. A przy okazji, ponieważ kończymy nasz program, to pani, ale przede wszystkim też naszym widzom chcieliśmy na te święta życzyć, niezależnie od tego, czy mamy na co dzień dla siebie dużo czasu, czy też spotykamy się rzadko właśnie przy takich okazjach jak święta, takiego pełnego, wartościowego spędzenia tego czasu, no nie tylko przy stole oczywiście. Niech Chrystus zmartwychwstanie w waszych domach, drodzy państwo.